Inspiracją do napisania mojej książki Gotland była historia największej czeskiej gwiazdy lat 60., piosenkarki Marty Kubiszowej. Reżim zabronił jej w 1970 roku na 20 lat występowania. Skasowano część jej nagrań w radiu. Skompromitowano ją sfabrykowanymi zdjęciami pornograficznymi. Ogłoszono, że artystka socjalistyczna nie może być gwiazdą porno. Zdjęcia oczywiście powstały poprzez fotomontaż. Przez pewien czas miała nawet zakaz wstępu do Pragi. Tej największej gwieździe pop jedyną pracą, jaką jej zaproponowano, była praca przy ćwiartowaniu kur na kawałki w fabryce mięsa. Wszystko za jej antykomunistyczne poglądy. Kiedy usłyszałem o tej historii, specjalnie dla Marty Kubiszowej postanowiłem nauczyć się języka czeskiego. Po to, żeby zrobić z nią wywiad. I za rok już rozmawialiśmy. I to był pierwszy tekst, który powstał do mojej książki Gotland. Jeśli pamiętają Państwo opowiadanie Franza Kafki Przemiana o tym, że pewnego dnia mężczyzna się budzi i okazuje się, że jest robakiem, to można uznać tę historię za metaforę życia moich bohaterów. Kafka jest patronem mojej książki Gotland. Ktoś lub coś, nie wiemy, może Bóg, może system, zamienia ludzi w robaki i jak oni na to reagują. O tym jest ta książka. Reagują od totalnego schizofrenicznego więc przystosowania się, aż do ucieczki z życia, czyli do samobójstwa. Moją ulubioną historią w tej książce jest historia największego pomnika Stalina na kuli ziemskiej. Otóż stał on w Pradze, był gigantyczny, powstawał długo, ale jego rzeźbiarz, jego projektant popełnił samobójstwo na miesiąc przed odsłonięciem tego pomnika. Nie wytrzymał presji, jaką wywierała na nim władza. Utajniono ten fakt i w dniu, kiedy pomnik uroczyście odsłonięto, ogłoszono, że autorem pomnika jest czechosłowacki lud. Potem się okazało, że mężczyzna, który pozował do postaci Stalina, statysta, popełnił samobójstwo poprzez zapicie się alkoholem na śmierć. Dlatego, że wszyscy w Pradze mówili do niego: Stalin. Nikt już nie pamiętał jego imienia. Kiedy po 8 latach władze zdecydowały, że pomnik wysadzą w powietrze, pirotechnik, który naciskał ten guzik, natychmiast po tym wybuchu trafił do szpitala psychiatrycznego. Historia największego pomnika Stalina na kuli ziemskiej jest jedną z najciekawszych historii, jakie opisałem w życiu. Gotland to w języku niemieckim Boża Ziemia. Jeden czeski poeta napisał kiedyś taki wierszyk. Nie wiem, kto Bogom pranie robi, ale wiem, że brudy z niego pijemy my. I to jest książka o tym, że zawsze system, jakikolwiek system, czy kapitalizm, czy komunizm, czy religia, będzie dla człowieka źródłem cierpień. W książce pojawia się też pewnie znana Państwu Iwana Trump, w Czechach nazywana Iwanka Trumpowa, która pochodzi z opisywanego przeze mnie Zlina, miasta, które było imperium obuwniczym firmy Bata. Iwana Trump zrobiła wielką karierę i znana jest z tego, że jej mąż, który żałował, że się z nią ożenił, powiedział, że kobieta jest jak torebka z herbatą. Nie dowiesz się, jaka jest, dopóki nie wrzucisz jej do szklanki z wrzącą wodą. Polecam Państwu moją książkę Gotland, historie, które wydarzyły się naprawdę w sercu Europy.